5 października w Domu Ludowym w Czarnej Sędziszowskiej odbyło się spotkanie jednostek OSP z terenu gminy Sędziszów Małopolski. W wydarzeniu strażakom ochotnikom towarzyszyli m.in. poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, jego zastępca Piotr Kapusta oraz komendant powiatowy PSP starszy brygadier Jacek Róg. Podczas spotkania podsumowano wydatki na jednostki w kadencji 2015-2018. Mówiono o finansowaniu z budżetu gminnego, a także o pozyskanych środkach z zewnątrz. W gminie Sędziszów jest najwięcej jednostek OSP w całym powiecie ropczycko-sędziszowskim, bo to jest 16 jednostek, z tego 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przypomnę, że to jest Krzywa, Sędziszów Małopolski oraz w tym roku włączona OSP Zagorzyce Górne. Dzisiaj podsumowujemy tutaj, można powiedzieć, dotacje Urzędu Gminy, dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również Komendanta Głównego z 4 ostatnich lat, które właśnie trafiły do jednostek ratowniczo, do Ochotniczych Straży Pożarnych tutaj z terenu gminy Sędziszów. Z tych dotacji były kupowane różnego rodzaju sprzęty, urządzenia. Od 2016 roku jest również wprowadzona dotacja przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jeżeli Państwo zostaniecie dłużej, zobaczycie w przygotowanej prezentacji, jak te środki po prostu narastały przez ostatnie 4 lat, gdzie w 2015 jest określony poziom, a jeżeli weźmiemy i porównamy tutaj rok 2017-2018, to ten wzrost jest praktycznie 4-krotny. Także widać, że tych środków dla jednostek OSP jest z roku na rok coraz więcej. To również zasługa ustawy modernizacyjnej służby mundurowe, gdzie poprzez właśnie Państwową Straż Pożarną te środki spływają do Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku bieżącym pozyskaliśmy bardzo dużo środków finansowych na doposażenie tych jednostek. W skład tych środków finansowych wchodzą również środki z Funduszu Sprawiedliwości, sprzęt, który został przekazany w miesiącu czerwiec przed ratuszem sędziszowskim. Jednostki OSP są dla Państwowej Straży Pożarnej dużym odciążeniem. Ich pomoc jest nieoceniona. To działania ochotników, którzy często są pierwsi na miejscu zdarzenia, często decydują o powodzeniu całej akcji. Dla nas to jest bardzo ważne, dla Państwowej Straży Pożarnej, bo przypomnę, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach działa na terenie całego powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Mamy jedną jednostkę ratowniczo-gaśniczą, ale jakby nie Ochotnicze Straże Pożarne, mielibyśmy o wiele utrudniony dostęp, dojazd do zdarzeń, które zaistnieją na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Dzięki temu, że praktycznie w każdej miejscowości, no trzeba tak powiedzieć, praktycznie w każdej miejscowości jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, ten dojazd skraca się służb ratowniczych. No, wyobraźmy sobie, tutaj jesteśmy praktycznie na skraju powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Mamy tutaj OSP Czarna, która no, też będzie miała urządzenie hydrauliczne dzisiaj przekazane. Mamy OSP Krzywą, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W centrum gminy jest OSP Sędziszów, które również dysponuje tym urządzeniem, a na południu OSP Zagorzyce Górne, co już mówiłem, jest też w tym krajowym systemie oraz też ma takie urządzenie hydrauliczne. Także naprawdę można powiedzieć, że poziom bezpieczeństwa na terenie gminy podniósł się przez ostatnie lata i no, tylko pogratulować tutaj panu burmistrzowi, całej radzie, jak również i strażakom, ochotnikom, że chcą, widzą to, że jest taka potrzeba i ja też jako komendant powiatowy, który odpowiada za bezpieczeństwo na terenie całego powiatu, no dziękuję serdecznie, bo dla mnie to po prostu jest prostsze zadanie, aby sprostać i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego. W trakcie wydarzenia ochotnicy odebrali nowe mundury, a jednostka z Czarnej Sędziszowskiej otrzymała również sprzęt hydrauliczny.